Szanowni Państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda wraz z małżonką, panią Agatą Kornhauser-Dudą. Szanowni Państwo, witamy w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu. Dzisiejsze spotkanie jest częścią obchodów Święta Straży Granicznej i 30-lecia powołania naszej formacji. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. O zabranie głosu proszę komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, pana pułkownika Stanisława Laciugę. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie w ten piękny majowy dzień. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę w Karpackim Oddziale Straży Granicznej powitać tak zacnych gości. Witam prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę wraz z małżonką, panią Agatą Kornhauser-Duda. Jest z nami szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pan Paweł Soloch. Witam serdecznie, panie ministrze. Witam serdecznie komendanta głównego Straży Granicznej, pana generała dywizji Tomasza Pragę oraz zastępcę komendanta głównego Straży Granicznej, panią generał brygady Wioletę Gorzkowską. Witam serdecznie przedstawicieli mediów oraz was, pracownicy i funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Panie prezydencie, pani prezydentowa, szanowni państwo. Jest to dla nas wielki zaszczyt i honor, że odwiedzają nas państwo w tak ważnym dla nas okresie, jakim jest świętowanie 30. rocznicy utworzenia Straży Granicznej. Fakt, że możemy ten czas spędzić razem z Państwem, jest dla nas bardzo dużym wyróżnieniem. Ale moim obowiązkiem jako komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej jest, ażeby przypomnieć, że pan prezydent, wówczas jeszcze jako poseł Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, jest z nami nie tylko od święta. Był z nami, gdy były dla nas bardzo trudne chwile, gdy ważyły się losy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. I panie prezydencie, za to i za późniejsze działania, które doprowadziły do tego, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, składam serdeczne podziękowania. Po utworzeniu oddziału pan prezydent również o nas nie zapomniał i cały czas czujemy wsparcie z jego strony. Tych przypadków, które mógłbym tutaj wymieniać, było bardzo dużo, ale chciałem zwrócić uwagę szczególnie na jeden. Mianowicie w 2018 roku nasz oddział został wyróżniony przez pana prezydenta flagą, którą miałem zaszczyt osobiście odebrać na krakowskim przedmieściu. Panie prezydencie, to było dla nas wielkie wyróżnienie i za to również bardzo serdecznie dziękuję. Panie prezydencie, wyrażając wdzięczność za zaangażowanie, chcę zapewnić, że nie jesteśmy na nie obojętni i że pan prezydent zawsze może na nas liczyć. Bo funkcjonariusze i pracownicy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej to ludzie uczciwi, bardzo solidni i którzy niezależnie od tego, jakie są okoliczności zewnętrzne, jak zmieniają się zadania stawiane przed nami, a wiemy, że zmieniły się one w ciągu ostatnich 30 lat diametralnie, zawsze podchodzimy do realizacji tych zadań w sposób profesjonalny, w sposób rzetelny, ponieważ zadania się zmieniają, ale nasz cel jest jeden. Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo jej obywateli. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę i małżonkę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, panią Agatę Kornhauser-Dudę.
Szanowny Panie Komendancie Główny Straży Granicznej, wielce Szanowna Pani Komendant, Pani Generał, Szanowny Panie Komendancie Podkarpackiego Oddziału Straży Granicznej, wielce Szanowni Państwo, funkcjonariuszki, funkcjonariusze, wszyscy dostojni przybyli goście, pracownicy cywilni tutejszej placówki i oddziału. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Panu Komendantowi za te wzruszające słowa. Rzeczywiście Państwa obecność tutaj była zawsze dla mnie ważna, dlatego że ziemia nowosądecka, sądecka, zawsze, wielokrotnie to mówiłem, czy od zawsze, odkąd żyję, była bardzo głęboko w moim sercu i jest do dzisiaj. Było dla mnie więc nie tylko istotne to, aby ważna jednostka służąca Rzeczypospolitej, strzegąca granic Rzeczypospolitej, tutaj właśnie w Nowym Sączu na tej ziemi miała swoją siedzibę i swoją obecność, ale uważałem to także po prostu za naturalny element strzeżenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, jako ten człowiek, który kiedyś był posłem, ministrem w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, rozumiałem, co to znaczy, żeby granica Rzeczypospolitej była dobrze strzeżona przez ludzi, którzy tej służbie są oddani sercem, ludzi, którzy w wielu przypadkach pochodzą właśnie stąd, z tej ziemi. Dlatego byłem tutaj wtedy, kiedy trzeba było bronić oddziału. Byłem tutaj w różnych momentach, widziałem Państwa służbę. Pamiętam, jak wtedy staliśmy pod bramą właśnie w tamtej akcji protestacyjnej, obronnej, ale cieszę się ogromnie, że w 2016 roku, kiedy byłem już prezydentem Rzeczypospolitej, kiedy przyszedł rząd Zjednoczonej Prawicy, razem wywodzimy się z jednego obozu politycznego, można było wtedy tych zobowiązań dotrzymać i dzisiaj one są. Dzisiaj Państwa oddział rozwija się znakomicie, ale przede wszystkim, co chcę z całą mocą podkreślić, znakomicie wykonuje swoje zadania, bo to jest niezwykle istotne. Strzeżenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej, nie tylko tej, którą wszyscy tutaj czują na wyciągnięcie ręki, granicy Polski ze Słowacją, ale to jest także i strzeżenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej w porcie lotniczym w Balicach chociażby, gdzie mam nadzieję wkrótce wróci już ruch międzynarodowy na cały świat i gdzie rzeczywiście to strzeżenie granicy ma ogromne znaczenie. Z całego serca chcę wszystkim Państwu za to podziękować. Jesteśmy dzień po święcie Straży Granicznej. To rzeczywiście jest ogromnie ważna misja. Dziękuję, że Państwo ją wypełniacie. Dziękuję, że spełniacie ją nie tylko tutaj u nas, ale dziękuję także, że bierzecie udział w kontyngentach, w służbach, nazwijmy to, pomocniczych, sojuszniczych, kiedy udajecie się za granicę, czy to tak jak teraz do Słowenii, czy do Macedonii Północnej, ale przecież także i do Hiszpanii, do Włoch, na Węgry, w różne miejsca, tam do Grecji, tam gdzie pomoc była w danym momencie potrzebna, jechaliście Państwo zawsze niezawodni, znakomicie wypełniać swoje obowiązki, ale przede wszystkim, co dla mnie ogromnie ważne, niezwykle godnie reprezentować Rzeczpospolitą Polską i pokazywać, że polski funkcjonariusz jest znakomicie wyszkolony, jest życzliwy, jest pomocny, a przede wszystkim z wielką powagą i odpowiedzialnością traktuje swoje obowiązki. Ogromnie za to dziękuję. Podkreślałem w Warszawie w piątek w czasie swojego wystąpienia przed Belwederem, że Straż Graniczna jest niezwykle prężną formacją. Formacją, w której większość funkcjonariuszy i pracowników to ludzie z wyższym wykształceniem. Jest Państwa prawie 18 tysięcy i funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, ale ponad 13 tysięcy to wyższe wykształcenie ma, z czego prawie 9 tysięcy posiada tytuł magistra. W związku z powyższym jest to formacja bardzo dobrze, z całą pewnością i wszechstronnie przygotowana do wykonywania swoich zadań, mająca w swoich szeregach ludzi o wykształceniu bardzo wielu profilach, pozwalających na niezwykle szeroko zarysowane spektrum działalności. Ogromnie się z tego cieszę i bardzo serdecznie Państwu tego gratuluję. Tutaj
państwa, podkarpacki oddział to 720 funkcjonariuszy, z czego 173 funkcjonariuszy to kobiety. O kobietach i do kobiet to żona zaraz już dwa zdania powie, a ja jeszcze chciałem prosić, żebyście państwo ode mnie przekazali najwyższe wyrazy szacunku i bardzo, bardzo serdeczne pozdrowienia w domach, a więc nie tylko sami je przyjęli, ale także, żebyście przekazali je swoim najbliższym jako wielkie, wielkie podziękowanie ze strony głowy państwa za tą służbę, bo ja wiem, jak to jest, służą całe rodziny. Ogromnie, ogromnie za to dziękuję. Szanowni państwo, ja oczywiście dołączam i do podziękowań, i do życzeń z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia Straży Granicznej. Jak powiedział pan komendant, przed Strażą Graniczną stanęły nowe zadania, ale też w ciągu tych ostatnich 30 lat dokonało się wiele bardzo pozytywnych zmian. Ja chciałabym zwrócić uwagę na jedną z nich, która wydaje mi się szczególnie ważna i która to zmiana sprawiła, że Straż Graniczna jest postrzegana już nie tylko i wyłącznie jako formacja typowo męska. Otóż w 2000 roku kobiety w Straży Granicznej stanowiły zaledwie 9% ogólnej liczby 11 tysięcy funkcjonariuszy. Obecnie panie stanowią 29%, a to oznacza ponad 4 tysiące świetnie wyszkolonych pań, które z pełnym zaangażowaniem pełnią służbę właściwie na wszystkich możliwych stanowiskach. I ostatnio właśnie dowiedziałam się, że spośród wszystkich służb mundurowych to właśnie w Straży Granicznej jest najwięcej kobiet, a więc można powiedzieć, że jest to najbardziej sfeminizowana formacja, a to z kolei myślę, że zasługuje na miano tego, że można powiedzieć, że Straż Graniczna to kobieta. Usłyszałam to określenie ostatnio od wspaniałej kobiety i dlatego pozwoliłam sobie to stwierdzenie przytoczyć. Myślę, że jest ono jak najbardziej uprawnione. Ale ja muszę powiedzieć, że naprawdę z podziwem i wielkim szacunkiem patrzę na funkcjonariuszki, które uczestniczą w misjach specjalnych, które są pilotami, które służą na jednostkach pływających, które są również przewodnikami psów służbowych, które specjalizują się w analizie ryzyka czy w analizie kryminalnej. To świadczy o jednym, mianowicie, że kobiety w straży są ambitne i świetnie wykształcone. Mąż już mówił o tym, że w Straży Granicznej rzeczywiście bardzo, bardzo wiele osób posiada wykształcenie wyższe. To samo dotyczy kobiet w straży, bo prawie 75% pań posiada wyższe wykształcenie, a 19% licencjat. I co ogromnie cieszy, to fakt, że bardzo wiele pań zajmuje również kierownicze stanowiska w Straży Granicznej na różnych szczeblach, począwszy od kierownika grupy czy zespołu, poprzez naczelnika wydziału, a także komendanta placówki, dyrektora biura, aż po zastępcę komendanta głównego, którą to funkcję sprawuje pani generał Wioleta Gorzkowska, która to jako pierwsza kobieta w historii Straży Granicznej otrzymała w 2019 roku nominację generalską. Pani generał, bez wątpienia jest to pani osobisty sukces, ale ja uważam, że jest to wspaniały przykład dla wszystkich kobiet w straży, którym przetarła pani ścieżki i udowodniła pani, że trzeba sobie stawiać ambitne cele, wytrwale do nich dążyć, i ta wytrwałość się opłaca i zakończona jest sukcesem. Dlatego jestem przekonana, że z czasem coraz więcej kobiet będzie w korpusie generałów.
Natomiast wiem też, że panie są świetnie przygotowane do pracy w środowisku międzynarodowym. Również panie biorą udział w misjach zagranicznych i w operacjach międzynarodowych, a także są dowódcami kontyngentów właśnie na przykład w Republice Macedonii Północnej, ale są też oficerami łącznikowymi w innych krajach. Również Polska Straż Graniczna ma swoją przedstawicielkę w misji doradczej Unii Europejskiej na Ukrainie. Ale niezależnie od tego, czy panie pełnią służbę tutaj w Polsce, czy też poza granicami, wszędzie potwierdzają panie swoje kompetencje, swój profesjonalizm, umiejętność podejmowania trafnych decyzji, ale też odwagę i gotowość do poświęceń, a także dokładność w działaniu, co uważam, że jest typowo kobiecą cechą. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie za tę piękną postawę dziękuję i wszystkim Państwu, zarówno funkcjonariuszkom, jak i funkcjonariuszom, życzę wszelkiego powodzenia, zarówno w życiu zawodowym, jak i w życiu osobistym, a przede wszystkim życzę, by ta niełatwa, ale jakże ważna i potrzebna służba zawsze przynosiła Państwu satysfakcję i była doceniana. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję Pani Prezydentowo. Na tym kończymy oficjalną część uroczystości. Zapraszam parę prezydencką, kadrę dowódczą oraz wszystkich Państwa do obejrzenia pokazu elementów wyszkolenia funkcjonariusza Straży Granicznej oraz sprzętu będącego na wyposażeniu naszej formacji.